1 października, Jeruzalem, Księga Życia. Nasze wspólnoty w szczególny sposób poświęcone są błogosławionej Dziewicy Maryi. Musisz się do niej zwracać codziennie. Jako dziewica, oblubienica i matka nauczy cię ona tajemnicy oblubieńczości, sensu dziewictwa, sposobu przeżywania ojcostwa, a nawet tajemnicy macierzyńskiej czułości. Ponieważ jest ona matką pięknej miłości, pomoże ci kochać. Ponieważ jest ona światłem modlitwy, pomoże ci się modlić. Ponieważ smakuje ona tajemnicę milczenia, wprowadzi cię w jego sekret. Ponieważ ona cię miłuje, ty również umiej ją kochać. Wraz z Maryją czyń wszystko, co Jezus ci powie. I jak ona, raduj się. Ona przewodzi drodze obecnego Jeruzalem do Jeruzalem Nowego. Jeruzalem, spójrz na wschód i zobacz radość, która przychodzi ci od Boga. Wstanę więc i przybiegnę. Czy widzieliście miłego mej duszy? Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem Nowe, wstępujące z nieba, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Módl się wiele do świętej, miłosiernej i niepokalanej Matki naszego Boga. W Betlejem Maryja dała ci Boga Przedwiecznego, który stał się dziecięciem. U stóp krzyża stała się obok Syna konającego dla ciebie. To w Jeruzalem odsłoni ci ona prawdziwe oblicze Emanuela.